Salicama. W poprzednim filmie była recenzja odzieży na rower, a teraz zapraszam na zbiorczą recenzję akcesoriów rowerowych, których używam. Nie będzie tego dużo, gdyż raczej jestem minimalistą i nie robię z roweru choinki. Nazwy omawianych rzeczy wyświetlam na ekranie. Postaram się też skupić na tym, co najważniejsze, żeby film ten nie trwał tyle, co odcinek klanu. Ale będzie też troszkę ogólnych porad dotyczących akcesoriów, które będę omawiał. No i resztę doczytacie sobie z linków, które umieszczę w opisie. A na końcu filmu będzie krótki update dotyczący poprzedniego filmu z odzieżą rowerową. Także zapraszam, jedziemy z tematem. Zacznę konkretnie od pedałów. Kupując rower szosowy, dostajemy go zwykle bez pedałów, które trzeba potem samemu dokupić. I tu pada zasadniczo pytanie, jakie pedały wybrać? Odpowiadam, najtańsze, ale dobre. Ja tak zrobiłem i nie żałuję. Jeżeli masz inne zdanie, napisz proszę je w komentarzu. Ja od 4 lat, 40 tysięcy km używam pedałów Shimano RS500. U mnie proces decyzyjny był bardzo długi, dotyczył głównie pytania, jakiego systemu mocowań używać. Ostatecznie zdecydowałem się na SPDSL i najtańszy model z trzech, które brałem pod uwagę, a były to właśnie RS500, R550, które kosztowały 50% więcej od RS500, ale były też starszym modelem, oraz R7000, jest to grupa 105, która już była dwa razy droższa od tego, który wybrałem. I co, mogę jedynie potwierdzić opinie krążące w sieci, że RS500 to bardzo dobry wybór i świetny stosunek ceny do jakości. Oprócz tego, że się łatwo wpinają, są to moje pierwsze pedały wpinane i w sumie nie odczułem żadnego dyskomfortu. Posiadają też regulację napięcia sprężyny, gdyby ktoś jednak miał problemy z wpinaniem, wypinaniem. Mają dość szerokie platformy, co pewnie przekłada się na większą wydajność, dobrą wytrzymałość. Ja po tych 4 latach nie zauważyłem jakichś większych oznak zużycia bądź zepsucia. Jedynie co w sieci wiara narzeka na ich wagę. Ale uwaga, ważą 320 gramów w stosunku do bodajże 265 gramów w porównaniu do tych pedałów R7000, czyli grupy 105. Także pewnie są to stali czytelnicy Wielkiego Chłopa edycji kolarskiej. Ogólnie pedały to pewnie temat rzeka, tym bardziej, że związany jest z nimi właśnie wybór systemu wpinania. W przypadku Shimano jest to SPD bądź SPDSL. A rodzaj butów czy też system wpinania wymusza rodzaj bloków czy też klitsów, jakie trzeba kupić. Swoją drogą sprytnie to wymyślili, nie? Pierwsze bloki zazwyczaj dołączone są do butów. W systemie SPDSL są dostępne 3 rodzaje kolorów czy też bloków. Ja używam żółtych. Są to chyba najmniejsze, można powiedzieć w ten sposób, bo mają zakres ruchów na boki po 6%. Są jeszcze niebieskie, które mają po 2% na boki, i czerwone, które nie mają w ogóle zakresu ruchów na boki. Dlaczego o nich wspominam? Bo w końcu się zużyją i trzeba będzie kupić nowe. Moje pierwsze otrzymane z butami niedawno padły. To nie są te. Wytrzymał jakieś 4 lata, 40 tysięcy kilometrów. Nie jest to może duży wydatek, ale zamówiłem właśnie na próbę z AliExpress, to są te. Niby też Shimano, ale o 3 razy tańsze. Co prawda po jednym miesiącu już też 400 km, trudno o jednoznaczną opinię. Ale póki co się nie zepsuły, nie ma też jakichś nadmiernych oznak użycia. Uwaga, buty nie są czyszczone, też specjalnie czyszczyłem tych pliców, wyglądałem tak. Więc nie widzę, żeby jakoś się specjalnie zużyły czy też zepsuły. Także mogę w sumie polecić, a jeżeli chcesz wiedzieć, jak sprawa wygląda obecnie, to zostaw pytanie w komentarzu. Skoro jesteśmy przy pedałach, to na jednym z ramion korby mam zamontowany czujnik czy też sensor Magenes 3. Używam go do pomiaru kadencji, ale ma też tryb pomiaru prędkości. Czym jest kadencja i czy jest to w ogóle przydatne? Kadencja jest to liczba obrotów korby na minutę, którą określa tempo czy też prędkość pedałowania. Jest to dość istotny czynnik wpływający na efektywność i wydanie w treningu. Mimo że jakoś przesadnie nie analizuję swoich statystyk, to wydaje mi się, że pomógł mi w tym, żeby pamiętać, żeby trzymać wysokie tempo czy też kadencję. Zwłaszcza, że jest sparowany z nawigacją i odczyt widzę na bieżąco. Nie mam w sumie porównania z innego tego typu urządzeniami, no ale raczej działa poprawnie. Trzyma już w sumie bateria od 2 sezonów, 6000 km. Nie jest może to rzecz niezbędna, ale jest niedrogi, przynajmniej w porównaniu do czujników czy też sensorów mocy. Więc za nową kumpla kupiłem, tym bardziej, że jest dostępny na AliExpress, także polecam. No to czas na bidon. Pewnie robię źle, ale jeżdżę tylko z jednym bidonem, co prawda większym, chociaż myślę, że w 10% tras przejechałbym z tym drugim i tak nietkniętym, ponieważ notorycznie zapominam czy też zmuszam się do picia, podobnie zresztą z jedzeniem, no ale do rzeczy. Przez 3 lata używałem bidonu od Canyona, 750 ml pojemności, typowy, zwykły bidon plastikowy, można powiedzieć, z system odpowietrzania, którego jakoś nigdy dobrze nie opanowałem, gdzieś tam mi ciągle ciekł, śmierdzi. Umiarkowanie jak typowo plastikowy bidon, może trochę więcej ostatnio, bo stoi. A 3 miesiące temu kupiłem bidon w Decathlonie o pojemności 950 ml. Póki co nie cieknie, jest bardzo pojemny, ma mimo dużego rozmiaru, dobrze siedzi w koszyku,
Tutaj ładnie ma taką właśnie wyżłobienie na rękę, także dzięki temu dobrze go trzymać, no ale jednak jest to litr. Przy prędkości pewnej może to tam powiedzmy wypaść z ręki, także pewnie się trzyma. Kupiłem go trochę z rozpętu, bo potrzebowałem na szybko większego następcy, ale w sumie następny jaki kupię będzie z tritanu, który ponoć w ogóle nie śmierdzi, bo ten w sumie umiarkowanie śmierdzi, może trochę mniej niż ten kenionowy, ale ostatnio go po prostu używam notorycznie, więc może przez to mniej. No a niestety w Decathlonie takiego Stritanu nie znalazłem podczas ostatniej wizyty. Nawigacja rowerowa Wahoo Bolt, wersja druga. Na nią poświęcę nieco więcej czasu w odrębnym filmie, a dzisiaj mogę tak na szybko powiedzieć ją tym osobom, które cenią sobie niezawodne i proste w obsłudze urządzenia. Ma funkcjonalne przyciski, długi czas życia baterii, czasami trochę przekłamuje prędkość, oczywiście raczej zaniża, nie zawyża, dlatego nie polecam ją tym, którzy chcą oszukiwać na segmentach. Co zapewne jest ogólnie związane z przekłamaniami bądź opóźnieniami sygnału GPS w trudnym terenie, takim jak las, góry czy też wąska, wysoka zabudowa w mieście. Sprawne oświetlenie jest bardzo ważne, gdyż podnosi nasze bezpieczeństwo na drodze. Dlatego uważam, że na tym nie warto oszczędzać i trzeba kupić coś niezawodnego. Ja od 4 lat jako lampki tylnej używam Sigma Sport Blaze. Raczej nie wierzę, że po ciemku, ale lampka ta dzięki kilku bajerom przydaje się również w ciągu dnia. Ma czujnik jasności, który automatycznie aktywuje światło rowerowe w warunkach słabego oświetlenia. Ma też czujnik przyspieszenia i funkcję światła hamowania, co działa bez konieczności włączenia światła w ciągu dnia i przydaje się przy jeździe grupowej, a także głównie na zjazdach. Nie ma trybu migającego, który jak wiadomo oszczędza baterię, ale według producenta bateria trzyma 7 godzin. No i producent podaje też, że jest widoczna z odległości 500 metrów. Nie wiem, czy tyle trzyma bateria, nie sprawdzałem, ale rzadko ją ładuję, no ale jest bardzo widoczna, mogę ogólnie polecić tą lampkę. Jako przednie lampki używam Magtronic Scream 3.1. Ogólnie dobrze świeci, wytrzymała konstrukcja, wodoszczelna, co najważniejsze wymienialny akumulator, który w sumie dość długo się ładuje, ale dzięki temu bardzo długo działa. Ma kilka trybów pracy, najjaśniejszy 1000 lumenów, co dużo, wydaje mi się, że to jest dużo za dużo. Świeci na 160 metrów, na baterii działa wtedy 3 godziny, na najsłabszym trybie 40 lumenów, 40 godzin. Ma też tryb turboskopu czy też migania. Mogę ogólnie lampkę polecić, aczkolwiek słaby patent jest z mocowaniem, gdyż ta gumka, którą jest przytwierdzona lampka, przy przekładaniu jej ostatnio troszkę mi się skróciła i niestety już pewnie dalsze skracanie nie jest zalecane, hehe. No i jak pewnie się domyślacie, nie ma zapasu dołączonego do zestawu, także będzie trzeba kombinować, jak już się popsuje. No ale co, mogę polecić. Torba podsiodłowa Ortlieb Saddleback. Jej używam, ponieważ film o tym, co do niej można wsadzić i jej recenzja znajduje się już na kanale, sprawdźcie tutaj. Powiem tylko, że jest to torba, jedyna torba podsiodłowa, jaką posiadam i w sumie jej nigdy nie ściągam. Za mała na bikepacking, za duża na co dzień, ale wszystko co pomieści, co trzeba pomieści z nawiązką. Plus robię jako błotnik, także śmiało mogę ją polecić. Pompka, ja ją nazywam awaryjna, ma pompka Bitwin z Decathlonu, obsługuje wszystkie trzy typy zaworów, Shredder, Dunlop i Presta. Wożę ją z zapasem i z zestawem naprawczym w torbie podsiodłowej właśnie Ortlieb. Na stronie Decathlonu ma niestety mieszane opinie. Ja też sobie myślałem, że jest do bani, zresztą sprawdźcie sobie ten film, dowiecie się dlaczego, ale okazało się, że właśnie działa, a ja jestem Januszem Kolarstwa. Nie potrafię jej po prostu używać, także w skrócie zawsze czytajcie instrukcję, na pompka pompuje. I to wszystkie akcesoria rowerowe, które używam i które chciałem omówić. Przejdźmy teraz do szybkiego update'u poprzedniego filmu recenzji odzieży rowerowej. Pojawiło się kilka pytań, pojawiło się też kilka komentarzy, przemyśleń, ja też zapomniałem kilka rzeczy powiedzieć, tego tak na szybko w kolejności jakie były prezentowane, coś tam o nich powiem. Spodenki Triban RC500 z Decathlonu, specjalnie pojechałem w nich na 70-kilometrową trasę i już tak zjeżdżałem z tyłka, że po jakichś 15-20 km czułem dyskomfort. No ale pewnie głównie dlatego, że było sporo podjazdów. Dajcie mi znać ogólnie, jak długo nosicie spodenki rowerowe, jak długo ich używacie, zanim je wymienicie. I czy to generalnie chodzi o te tańsze modele, że to tak jest, czy po prostu w droższych też kupisz i powiedzmy po dwóch, trzech sezonach trzeba wymienić, bo albo gąbka już nie taka, albo się właśnie porozciągały i tak dalej. Dajcie znać w komentarzu. Koszulka rowerowa Van Ryssel. Zauważyłem tutaj u góry na plecach jedno miejsce, w którym materiał się troszkę zmechacił bądź przetarł. Nie wiem, czy to jest normalne po 3 miesiącach użytkowania. Ja co prawda troszkę inaczej użytkuję niż przeciętny kolarz, bo wożę ze sobą te szelki czasami, którymi nagrywam swoje przejazdy, no ale można też wozić plecak ze sobą i nie wiem, czy tak materiał powinien się po tych 3 miesiącach przetrzeć. Dajcie znać, jeżeli macie tą koszulkę, czy coś z takim czymś się spotkaliście. Nie wiem, czy to jest to kwestia kości, czy można to zareklamować. Spróbujemy.
Jeżeli chodzi o podkoszulek termiczny, to nie wspomniałem, że używam go od 6 lat, czy nawet więcej, i generalnie są nie do zdarcia. Ten trochę wypłowy, już wspominałem, ten nowy Van Ryssel dedykowany pod rower jest z tego samego materiału, także wydaje mi się, że też tak samo pancerny będzie. Taka szybka uwaga. Jeżeli chodzi o kask rowerowy, to w komentarzu padła słuszna uwaga, że powinno się go co 5 lat wymienić. Ja, jak mówiłem, jeżdżę w tym kasku już od 6 lat, czyli następny sezon już powinienem go wymienić na nowy. I tak zrobię. Dzięki za ten komentarz. Takie rzeczy należy przypominać, bo zapominamy o nich. A dlaczego tak jest? No bo fizycznie wszystkie rzeczy się zużywają. Nawet jeżeli nie uderzyłeś, nie przydzwoniłeś kaskiem w nic. Gdzieś tam lekko, tutaj jest też mój opukany, gdzieś mi lekko spadł, czy też przycisnąłeś tym kaskiem. Wiadomo, wszystkie rzeczy się zużywają, wgniatają się, więc dla własnego bezpieczeństwa lepiej po prostu go raz na jakiś czas wymienić. I jedna uwaga, jak będę szukał kasku, to prawdopodobnie będę szukał białego koloru. Dajcie znać, czy to jest jakaś różnica, bo jeszcze nie miałem innego niż ten, ale wydaje mi się, że to tak samo jak z innymi rzeczami, po prostu w trakcie upalnych dni bardziej się nagrzewa i nawet jeżeli masz dużo otworów lutowych, po prostu jest większe uczucie gorąca. Okulary fotochromowe, które wcześniej omawiałem, po ostatnich kilku użyciach stwierdzam, że przyciemnianie w warunkach pełnego oświetlenia, które zdarza się czasami jednak w trakcie zimy czy też jesieni, praktycznie nie działa. Światło mnie, słońce oślepia mnie, oślepiają mnie refleksy, które padają, odbijają się od samochodów i elementów, także mimo że widać tutaj, że się lekko przyciemniły te okulary i podczas dużo większego słońca też, efekt wizualny jest żaden. Ogólnie może powiedzieć, że nie polecam tych okularów. I to chyba na tyle w tym filmie. Jeżeli macie jakieś pytania, zostawcie w komentarzu. Jeżeli się podobało, dajcie lajka i suba. Sprawdźcie też moje filmy z wycieczek i treningów rowerowych dostępne na kilku playlistach rowerowych na tym kanale. I do następnego. Sali!